Nóżki. Fajnie, że oni tutaj lubią wszystko pokazać, lubią się pochwalić swoim sklepem. Są dumni z tego, co robią. I bariera językowa w ogóle nam nie przeszkadza. Zapraszamy na kolejny film z Iranu. Tym razem odwiedzamy miasto Kaszan, w którym można zobaczyć tradycyjne łaźnie i domy bogatych kupców. Popatrz, ale fajnie, wow, super. No tutaj trochę widać jakieś unowocześnienia, bo jest prąd i Bóg wie, co oni tam tutaj robili. No trochę lipa. Tutaj są schodki w dół i tam jest piwnica, w której nie wiem, co jest, nic nie widać. Ale pełno zakamarków, pełno takich pokoików porobionych. Właśnie do niedawna były użytkowane, tak więc widać już nowoczesne elementy. No, wolelibyśmy tego nie widzieć. Bardzo fajne miejsce. Za rozsądne pieniądze. Bilet tutaj kosztował 500 000 riali. Już się gubię w tych pieniądzach, bo jak przyszliśmy, to on nam powiedział 500, tak chyba, tumanów. I oni tak dziwnie przeliczają, 4 zera odcinają, a nie 3, i tak trudno się zorientować. Tak czy inaczej. 500 000, tyle kosztuje bilet, wejście tutaj, i to jest około... Jak tutaj będziecie, to nie zapomnijcie wyjść na dach, bo tutaj widać pięknie konstrukcję. Super. Kaşan and it's a little on this map and around here. Oh. You're here. And it's a bookshop here in the school. And it's here and history house is here and it's Kaşan here.
And Tabataba home here, bus house and here. Yeah, we just been there. Abbasiana Sasan and it's closed. But the restaurant is open here. Okay. And Abbasiana. Inside is here, huh? That's our hotel. Yeah, obviously. Yeah. Diesel car? Diesel, yeah. Diesel smells better, obviously. Petrol is too expensive. I mean, here is cheap, but in Europe cheap, it's Europe, too expensive. Yeah. No, I don't think so. Maybe this is okay. Tutaj woda różana jest bardzo, bardzo popularna, więc można kupić płatki różane i można kupić całe główeczki róż i wodę różaną gotową i perfumy i różne, różne cudawianki. O, proszę bardzo. Idziemy. Jest bardzo niebezpieczne, oni zapraszają do sklepów i oczywiście nie wyjdziesz z pustymi rękami, bo zawsze będzie coś, co ci się spodoba, albo potrzebujesz, albo myślisz, że potrzebujesz i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj widzę, że znowu jest jakaś seria rzeczy, których my nie mamy pojęcia, co to jest, ale na pewno są szalenie dobre. W prezencie kupiłam jedną perfumkę jaśminową i w prezencie dostaję różyczki. Pięknie. Powiem wam, że customer service to jest na bardzo wysokim poziomie. Thank you. You're welcome. Obsługa klienta jest tutaj naprawdę na najwyższym poziomie i nawet jak jakąś pierdołę kupujesz, to po prostu jesteś traktowany jakbyś, nie wiem, po prostu kupował najdroższą rzecz w tym sklepie. To bardzo miłe. W takich baniakach właśnie robione są perfumy. Tutaj robi się wodę różaną. Słuchajcie, niesamowite. Pachnie ten zapach. Tam w tych baniaczkach wkłada się płatki róż i one są doprowadzane do bardzo wysokiej temperatury. Mniej więcej proces bardzo podobny do robienia alkoholu, a potem po prostu jest destylowany, chłodzony wielokrotnie. Super. Zobaczcie, jakie fantastyczne drzwi. Gorąco polecam Kaszan. Fantastyczne miasto. Miasteczko tak naprawdę, niewielkie miasteczko, w którym jest tak dużo do zobaczenia. Jest kilka domów kupieckich. Co jeden to ładniejszy. A wszystkie znajdują się tak, że normalnie troszeczkę jeden od drugiego oddalony. Można spokojnie na nóżkach sobie przejść. Piękne właśnie. No wszystko jest bardzo fajne. Wszystko super. Restauracja pierwsza klasa. No trochę żeśmy się naszukali, słuchajcie, bo to jest w takich alejkach, tak nieoznaczone. Tam jest taka malutka tabliczka, na której takimi ciupenkimi literkami pisze po prostu w życiu nie można tego znaleźć, słuchajcie. Ale pan nam pokazał, tak więc już jesteśmy. Fajne drzwi, ograny. Super. Piękne. Ja chcę mieć takie drzwi w domu.
super. Już myślałam, że chce mnie pan zamknąć i nie wypuścić, ale pan tylko chciał pokazać drzwi. Popatrzcie na grubość po prostu. Wow, to po prostu jest na szerokość mojej ręki. Takie grube jest drewno. Przepiękne te drzwi są. Piękne. Fajnie, ale szkoda, że tak pusto tutaj. No i oczywiście takie echo, no bo nic tutaj w środku nie ma, znaczy są tylko zdjęcia, a piękne mury, przepiękne witraże, piękne, świetnie się odbija słońce, ale brak mi mebli, dywanów. Tutaj jest dziedziniec numer 1 i jak myślisz, że to już koniec, to nie, tutaj idziesz dalej. I masz kolejny dziedziniec. I tam jest jeszcze pełno pomieszczeń. Tutaj. Tam u góry. Lustereczko Powiedz Przeciek, to jest najpiękniejsze na świecie. Tam jest małe lusterko i dziewczyny się przeglądają, poprawiają i oczywiście będą robić sobie selfusie. The girls are so beautiful. Dziewczyny są takie piękne. Gotowe? Ready? Yeah, tell me when you're ready. Super jest ten Kaszan, muszę wam powiedzieć. Fantastyczne miasto. No, kolejne miejsce byśmy przeoczyli, bo po prostu, no zobaczcie, no nic, nic nie ma. A tu obok, ja zauważyła, jest taki malutki, stoi. Tak więc wchodzimy, no tam u góry też jest, już jak teraz wiem, że to jest to, no to jest to, ale byśmy w życiu mapa pokazywała zupełnie inaczej. Ale nie szkodzi, jesteśmy, no idziemy. O, ładne liście. O. Maskę. No ja sobie założę ten. Nie? Dobra. A tutaj nas pogonił, że nie mamy maski. Wejście do każdego domu to jest jakiś taki tunel. Wejście jest zawsze niepozorne.
Zdecydowanie polecam w takiej kolejności zwiedzać. Kurczę, sorry. Zawsze wszystko. Rąk brakuje. Tu trzymam mapę, tu trzymam telefon, tam coś tam, tu chustkę spada. Powiem wam, że piękny jest ten dom i na pewno polecam właśnie w tej kolejności, co my żeśmy zwiedzali. Napiszę w opisie dokładnie. Więc nie wiem, normalnie słów mi brak. Rzadko jest tak, że nie wiem, co mam powiedzieć, ale po prostu podoba mi się. Bardzo. Bardzo mi się podoba. Nie chcę stąd wychodzić. Ja chcę tu mieszkać. Potem pojechaliśmy na bazar, ale o tej porze był zamknięty. Jednak to nie była droga na darmo. Pan tutaj mówi, koniecznie trzeba zrobić zdjęcie razem. Moment. Tutaj panowie w takich wielkich kodłach farbują wełnę. Można popatrzeć? Wow. Wow. Tutaj są, słuchajcie. Lachestan! Wow. Podkorę to bieram, sapku. Co tu mamy? Tu jest gorące, ale nie ma wody. Tutaj mamy niebieski. Tutaj mamy. Tu też nie ma wody. No. Czuć się chemią. Pan robi niebieską. O. Super. Herbata musi być wszędzie. Super. I na Hamid. Hamid Lambe. Silo. Aha. Silo. Panowie mają uba. Coś się dzieje, nie? Telefon i to działa, podłączony do wtyczki. Fajnie tak zobaczyć proces. Wiecie, na zachodzie często zapominamy, skąd się biorą rzeczy, idziemy do marketu i se kupujemy, a wszystko gdzieś jest tworzone i wiele rzeczy jeszcze tworzone ręcznie. Uwielbiam ręczną robotę. Ciężka praca. Szacunek. Thank you.
jak się ktoś upiera, że wiedzie w drogę, w którą nie wiedzie. Na bazar, ale wszystko jest zamknięte i nie wiemy teraz, czy zamknięte, bo jest święto, czy zamknięte, bo nie o tej godzinie, żeśmy przyjechali. Jest 4 godzina. Ja wiem, że w niektórych rejonach tutaj oni mają taką siestę i chyba może o 5 otworzą. Nie wiem, zobaczymy. Jak widzicie, tutaj jest bardzo mało turystycznie, ale powiem wam, że mi to nie przeszkadza, bo po prostu jest tak piękna architektura, taka prawdziwa, autentyczna. Wow. No wreszcie jakieś złoto jest. O, widzisz? Tutaj mają te materiały i popatrz, to jest pół koła. To jest? Ten materiał. Nie, to są materiały takie w tym, nie? Ja też zostałam z takimi cekinkami. Popatrzeć. Boże, jaki piękny jest materiał. Wow. Przepiękny. Jasne. Piękne są te materiały po prostu. Do you love in this country, in this city? Very much so. Very beautiful. Very beautiful and people are very nice. Very nice, like you. Thank you very much. Do you make carpets? Carpet. Carpets. You make carpets. Carpet cushion. Z tej wełny robi się dywany. Temu chłopcu się bardzo Bella podoba, nawet się odważył ją dotknąć. I teraz cały czas z nami idzie. O, już mięso. Chcesz kupić sobie mięso? O, nie wiadomo. Trzeba będzie już lodówkę odpalić. O, jaka kość. Kał? Chomic. Super. No, ja widzę, że to wołowina. Chomic. No, ja widzę, widzę. No, dla niego. Lachestan. Lachestan. Poland, Lechestan. Poland. Lechestan. 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 Pan ma? Aha. Żeby mi pan zmielił trochę mięsa dla psa. O, super. Aha. No, zmielić. Super. No z pewnością nie dla wrażliwych. Aha. Aha.
u ciebie. I nóżki. Wszystko mają. Słuchajcie. Pan wszystko ma. Noga. O jego. Mał, aha. Mał. Aha. Nóżki. Fajnie, że oni tutaj lubią wszystko pokazać, lubią się pochwalić swoim fajnie. Sklepem. Są dumni z tego, co robią. I bariera językowa w ogóle nam nie przeszkadza. Wow, jakie ryby wielkie. Ogromne. Ogromne. O, wielkości mojej dłoni. Sama głowa. Bo tutaj jest taki, słuchajcie, piękne rzeczy Van Gogh. I zobaczcie, jakie wielkie laski cynamonu. Normalnie po prostu wow. Ogromne. Ale pan ma tutaj dobroci. Zdjęcie, będziemy robić zdjęcia. O, królika! Pan ma w domu królika. Super. Lubię daktyle i dużo już różnych daktyli jadłam, ale czegoś takiego to po prostu, ja nie wiem. One w środku są po prostu mięciusieńkie. Nie takie jak normalnie wysuszone, takie twarde, tylko takie mięciutkie, takie soczyste, takie mięsiste. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Wiem, przepraszam, nie mówię się z pełnymi ustami. Pycha. Zobaczcie na niektóre rzeczy, które tutaj są. Z tej... nie. Wow. Tutaj jest tyle do zwiedzania, że normalnie tydzień można by było siedzieć i byłoby jeszcze chyba wszystkiego byśmy nie zobaczyli. Ale no, my chcemy zobaczyć też inne miejsca, tak więc zdecydowaliśmy, że po prostu pojedziemy dalej, ale trochę szkoda. Trochę szkoda. Przy meczetach zawsze są toalety, jakby ktoś potrzebował, ale strasznie gonią nas z psem, wiecie? W Turcji to mogliśmy wejść na dziedziniec z każdego meczetu i w ogóle nie było problemu. Natomiast tutaj to nawet blisko po prostu, jak jesteśmy jakby, jak już jest droga, jakaś alejka czy tam cokolwiek ulica, która prowadzi do meczetu, to po prostu gonią nas jak psa, że tak powiem. No strasznie jakoś, bardzo, bardzo są konserwatywni pod tym względem. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.